Jak to sobie policzyć właśnie na podstawie tego wsepu dla SF6, jakby udowodnić ten model? Ile brakuje do oktetów dla tych atomów fluoru? Każdy z nich ma 7 elektronów walencyjnych, bo jest w 17 grupie. Czyli to jest 7 plus 7, tak mówiliśmy sobie liczyć. 7 razy 6 można powiedzieć, czyli razem 42. Czy nam to wystarczy, żeby tu było 6 oktetów? Oktet powinien być tutaj, oktet powinien być tutaj, oktet powinien być tutaj, oktet powinien być tutaj, oktet powinien być tutaj. 6 razy 8 to jest 48 elektronów potrzebnych do oktetu. 6 elektronów ma właśnie siarka walencyjnych, bo jest w 16 grupie. I teraz 48 odjęć 42 to jest to 6. 6 elektronów ma siarka, więc to się zgadza. Żeby te atomy fluoru miały każdy z nich oktet, to potrzebują dodatkowych 6 elektronów. Ile elektronów zostaje w siarce? Jeżeli 6 elektronów potrzebuje do stworzenia wiązań, to 0, czyli ma 0 wolnych par elektronowych. Czyli stąd wynika to, że ma 6 wiązań typu sigma i 0 wolnych par elektronowych. Tyle.